Witajcie po raz kolejny w średniowiecznym zamku XVII wieku. Znów coś podzwonił łańcuchami. Zresztą jakieś kurne półdusze wyszły przodu. Za oknem ciemno. W środku ciemno. Tutaj plaki. Fuj. A ja ponieważ stwierdziłem, że nie ma opcji, żeby tak absolutnie na... Absolutnie bez żadnego wspomagania zrobił. What's happening? Oh, feels like my chest is going to burst. Monster. My God, Wilhelm, do something! Accept it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! To jakiś nieprzyjemny tak jest. Krzesiwko. Dobra, ja rozumiem, nie wiem, się udusić, ale ewentualnie użyć skłodu, ale tutaj ktoś jest trochę poszedł. Skończ tam ten obraz. Nieważne. Wilhelm to był jakiś porywacz. Stuwa ofiar. Okej. Otruł, ale bardzo dziwna ta trucizna, jeżeli wchodziły te kości. Coś nie znam. Truciciele mnie nie byle, nie? Nie, tu wcale nie ma. Nie, tu nie ma. Nie, tu nie ma gościu.
zielonego pionka to jest? Nie interesuje mnie gościa, czy tam jeszcze jesteś osobą na górze. Cześć. Opa. Dźwięk, bo ciach, wtedy jest bardzo ważne. Cześć.
wreszcie rozpuścimy tą wredną biomasę.
is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert, I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it. For my journey to Africa. This must be something very... Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling... Thank you.
takie, co nie było już w skończonym odcinku. Zobaczenia w następnym odcinku tego fascynującego, świetnego, dreszczącego. Naprawdę podoba mi się taka. Do zobaczenia. Trzymajcie.